Mechanizm rozdwojonego i rozproszonego ja, trzeci z psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Czym w ogóle jest poczucie ja, poczucie siebie? Objawia się przez autonomię, a więc jestem niezależny i to ja decyduję o sobie. Tożsamość, wiem kim jestem i co jest dla mnie ważne. Kompetencja, wiem co umiem, znam swoje słabe, ale i mocne strony. Wpływ na własne postępowanie, zachowanie, a więc to ja kieruję swoim życiem i mam na nie realny wpływ. Własna wartość, samoocena, wiem ile jestem wart, jestem cenny i wartościowy, moja samoocena jest realna. Moralność i sens życia, a więc wiem, co jest dla mnie dobre, a co jest złe, co mi służy, a co nie, co jest dla mnie ważne, ale także wiem, gdzie zmierzam. Prawidłowe, realne, zdrowe ja charakteryzuje się tym, że rozpoznaję i dbam o swoje własne potrzeby. Daję sobie prawo do spontanicznego reagowania, wypowiadania myśli, bez włączonego automatycznego samokrytyka. Moja samoocena jest realna i niezależna od tego, co mówią inni. Czerpię radość ze swoich uczuć oraz zaspokajanych przeze mnie potrzeb. A jeżeli są one niezaspokojone, to sobie z tym radzę. Czuję się osobą wolną, mam wpływ na swoje życie i moc. Znam i akceptuję siebie, a więc swoje uczucia, wartości, potrzeby, możliwości i decyzje. Prawidłowy ja wie, jakie są moje wartości, które uznaję za ważne, w jaki sposób chcę je realizować w moim życiu. Wiem, w co wierzę, wiem, czego pragnę, co mnie motywuje do działania, a co zabiera mi motywację. Ale także wiem i rozumiem, dlaczego robię to, co robię. Rozumiem swoje motywy. W przypadku osoby uzależnionej mamy totalny chaos. Taka osoba jest zależna od alkoholu. To on decyduje o tym, co robi. Mogę powiedzieć jako osoba uzależniona, że nie mam wpływu na swoje życie i swoje picie. Jestem słaby. Unikam ludzi albo wchodzę w toksyczne relacje, które mi nie służą, niszczą mnie i innych. Nie znam i nie bronię swoich granic, często je naruszam. Jeżeli ich bronię, ranię innych. Nie wiem tak naprawdę, kim jestem. Raz czuję się silny, raz upadły. I nie wiem, nie mam pojęcia, co jest dla mnie ważne. Pojawia się rozdwojony ja. Przypomnij sobie bajkę z Tomem i Jerrym. Pamiętasz może takie fragmenty, w których z jednej strony pojawiał się aniołek, z drugiej diabełek. Pojawia się upadłe ja, czyli ja pokazujące osobę uzależnioną na kacu moralnym. Poczucie niemocy, poniżenia, poczucie winy, brak kontroli. I ja potężny po wypiciu alkoholu. Pycha, władza, poczucie siły, mocy i swojej własnej atrakcyjności. Ja upadłe jest torpedowane przez wewnętrznego krytyka, który wskazuje wady, słabości i przypomina o klęskach i krzywdach. Zarówno tych, których jest sprawcą, jak i tych, których jest ofiarą. Może się pojawić złe myślenie o sobie. Powoduje to też poczucie niesprawiedliwości, bycia poszkodowanym przez los, a więc może pojawić się użalanie nad samym sobą. Ja upadłe, czyli kiedy nie piję, powoduje też włączenie takich uczuć jak wyrzuty sumienia, poczucie winy i poczucie bycia kimś złym i bezwartościowym. Pojawia się też element depresji, a więc przeszłość i teraźniejszość jawi się w czarnych barwach, a przyszłość jest jedyną drogą do porażek i cierpienia. Nie ma lepszego jutra. Brak kontroli nad piciem i życiem zabijają nadzieję na zmianę, na lepsze życie. Pojawiają się takie uczucia, które są przykre. Wstyd, rozpacz, pustka, żal do siebie i żal do innych. Ale także pojawiają się myśli. Nic nie jest w stanie mi pomóc, nie zasługuję na to, by żyć. Nigdy niczego nie osiągnę. Nie ma dla mnie żadnego ratunku. Pojawiają się też zachowania, izolacja, zamykanie się w sobie, wycofanie od ludzi, wycofanie z aktywności i odtrącanie oferowanej pomocy. Nie, ja nie potrzebuję pomocy, bo na nią nie zasługuję. Wszystko to wzmaga cię i pragnienie ulgi, do czego znaną i najkrótszą drogą, jak zawsze, staje się alkohol.
A jakie jest ja po wypiciu alkoholu? Fantazja o własnych możliwościach, sukcesach, zaletach, poczucie mocy i sprawstwa. Może pojawić się łatwość nawiązywania relacji z ludźmi, ale też zamiana w żartownisia, duszę towarzystwa. Pojawiają się takie myśli jak: świat należy do mnie, to ja jestem władcą życia, królem życia. Mogę wszystko, pokonam wszystkie przeszkody. Pojawia się wspomniane rozdwojone ja. Teraz opowiem krótko o myślach, które mogą się pojawiać. Ja wiem najlepiej. Jestem super gość, kontroluję swoje picie, jestem najmądrzejszy. Nie potrzebuję pomocy. Wystarczy, jak będę chciał, to nie wypiję. Nie ruszą mnie żadne wyzwalacze. Nie są groźne. Świetnie radzę sobie z głodem alkoholowym, albo po prostu go nie mam. Tak mówi ja potężny po wypiciu alkoholu. Natomiast ja upadłe jest zupełnie inne. Jestem nikim, nic i nikt mi nie pomoże. Nie zasługuję na to, by żyć, by mi pomóc. Znowu kolejny raz zawiodłem. Znowu mi się nie udało. Nie ma dla mnie żadnego ratunku. I nie radzę sobie z własnym życiem. Nigdy niczego nie osiągnę. Konsekwencje tego mechanizmu są takie, że masz sprzeczności w ocenie samego siebie. Zaczynasz poprawiać swój obraz za pomocą alkoholu. Masz poczucie mocy i kontrolowania swojego samopoczucia. Nie masz zdolności do tego, żeby uznać swoją własną bezsilność. Pojawia się rozproszone ja, a więc brak granic. Co to znaczy? Rozproszone granice ja to utrata kontroli, naruszanie granic swoich oraz granic innych ludzi i poczucie rozpływania się. Są to stany doświadczane zazwyczaj pod wpływem alkoholu. Spożycie alkoholu prowadzi w naturalny sposób do uczucia bycia na haju. Czasami następnego dnia nie wiesz, co było prawdą, a co tylko tobie się wydaje. Pod wpływem alkoholu następuje zamiana zła w dobro. Na trzeźwo nigdy byś nie wpadł na pomysł, żeby zabrać pieniądze swojemu dziecku, żeby zaatakować policjanta, żeby wejść na drabinę wysoką czy na rusztowanie bez zabezpieczenia. Pojawia się problem w przestrzeganiu norm i wartości również osobistych, bo naczelną twoją wartością staje się alkohol i dalsze picie. W konsekwencji tego elementu mechanizmu osoby uzależnione mają bardzo często niewielką zdolność do przestrzegania norm i wartości osobistych. Kiedy rozpraszają się granice ja, rozsypują się i stają niewyraźne również granice postępowania zgodnego z tymi standardami. I stopniowo osoba uzależniona traci poczucie wpływu na bieg własnego życia, ale wtedy tym bardziej pragnie sprawować kontrolę nad własnymi emocjami i robi to za pomocą alkoholu albo innego środka zmieniającego świadomość. Pojawia się wydrążone ja, a więc problem z odpowiedzią na pytanie, kim właściwie jestem. Pojawia się moc i potęga, z drugiej strony bezsilność i upadłość. I tak naprawdę w środku zostaje pustka, brak kontaktu z samym sobą, brak spójnej samooceny i brak odnalezienia swojego prawdziwego ja. Osoby z wydrążonym ja mają takie problemy jak brak celów życiowych, brak swoich wartości, satysfakcjonujących relacji z ludźmi, ale także problem w odpowiedzi na pytania, jaki jestem, kim jestem, w czym jestem dobry, jakie są moje cele i co jest moją nadrzędną wartością. Wspomniane skrajne już obrazy siebie prowadzą do stopniowej utraty tożsamości. Osoba uzależniona nie wie, kim naprawdę jest. Dlatego dużą uwagę przykładamy do tego, żeby zbudować tak zwaną tożsamość alkoholową. Włącza się do tego poczucie braku sensu życia, hierarchii wartości, zasad i pustka. To utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia podejmowanie decyzji oraz konsekwentne ich trzymanie się, realizowanie. Jest na to nadzieja, a więc budowanie realnego, zdrowego, stabilnego obrazu siebie, poznanie swoich realnych możliwości, ale i ograniczeń, akceptacja popełnianych przez siebie błędów, odbudowanie wewnętrznego systemu wartości, budowanie granic, świadomość mocnych stron i poczucie sprawstwa, bycie autorem własnego życia.
Często zwracam uwagę na to, że jest różnica pomiędzy osobami, które zaczęły pić w wieku już dojrzałym, a takimi, które piją od małego. Jeśli zacząłeś pić alkohol albo stosować jakieś używki w okresie przeddorastania albo w okresie dorastania, w wieku 13-15 lat, gimnazjum, to wtedy czasami nie masz do czego wracać. Jeśli zacząłeś albo zaczęłaś pić w wieku 30-40 lat, masz okres życia, w którym miałeś swoje normy, wartości, zasady. Jest do czego wrócić. Jest praca trudniejsza z osobami, które piły, rozpoczęły swoje picie jako dzieci, osoby dorastające. Nie znaczy to, że jest to niemożliwe. Porównuję to często do tego, że możesz popatrzeć na to jak na budowę domu. Najpierw ktoś chodzi z przysłowiowym żelaznym prętem i sprawdza grunt, a więc bada, jakie są jego możliwości i ograniczenia. Następnie są budowane fundamenty i na tych fundamentach buduje się dom. A więc możesz nauczyć się swoich ograniczeń, norm, zasad i wartości. Jednak poznając siebie, musisz zwrócić uwagę na wspomniane ograniczenia, a więc na zarys działki budowlanej, na której stawiasz swój dom, dom zwany poczuciem własnej wartości. Musisz nakreślić granice, a więc przestrzegać zaleceń, unikać wyzwalaczy i pogodzić się ze swoimi ograniczeniami. Wiedząc, że grunt jest piaszczysty, fundamenty mogą być budowane zupełnie inaczej niż na gruncie podmokłym albo skalnym. Musisz brać to, czyli ograniczenia, pod uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o mechanizm rozproszonego, rozdwojonego i wydrążonego ja. Zapraszam na kolejne filmy. Darek Dopierała.